Alba Dolny Śląsk. Ekologia, nowoczesny sprzęt, profesjonalizm. Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, także przemysłowymi. Szeroka oferta pojemników i kontenerów. Transport i selektywna zbiórka odpadów. Zimowe i letnie utrzymanie dróg. Stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba Dolny Śląsk. Punkt informacyjny Funduszy Europejskich. Kompleksowa informacja o funduszach europejskich 2007-2013. Poszukując informacji o dotacjach ze środków unijnych, najlepiej zgłosić się do głównego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich. Punkty informacji Funduszy Europejskich to inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ich celem jest przekazywanie informacji potencjalnym beneficjentom o trwających naborach, konkursach, o wytycznych, instrukcjach, które pozwolą podjąć środki europejskie. W punkcie można uzyskać informacje, czy planowane przedsięwzięcie ma szansę na dofinansowanie ze środków europejskich. Potencjalny wnioskodawca dowie się także, jakie warunki musi spełnić, aby ubiegać się o wsparcie oraz która instytucja odpowiada za przeprowadzenie naboru wniosków. To jest szansa dla dolnośląskich przedsiębiorców, żeby realizować swoje inwestycje, żeby zwiększać poziom jakości usług wykonywanych produktów. Punkt informacyjny Funduszy Europejskich pomaga również beneficjentom, którzy już realizują projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Konsultanci informują o podstawowych zasadach rozliczania dotacji, wymogach przygotowania wniosku o płatność, zasadach opisu dokumentacji oraz procedurze kontroli projektu. Do punktu można zadzwonić lub napisać mail z krótkim opisem planowanej inwestycji. Punkt informacyjny Funduszy Europejskich Wrocław, dzień dobry. Informacje są udzielane także bezpośrednio w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu przy ulicy Mazowieckiej 17 w pokoju numer 2. Witam Państwa, Justyna Rudzińska, zapraszam na informacje. Na wieść o przyznaniu dla Dolnego Śląska 1 miliarda 600 milionów euro z Unii Europejskiej na najbliższe lata rozgorzała dyskusja w środowiskach przedsiębiorców o tym, iż tych pieniędzy jest stanowczo za mało. A jeśli jest ich za mało, to istniała realna groźba, że miejscowości poza Wrocławiem, w tym Wałbrzych, otrzymają unijnego finansowego wsparcia jeszcze mniej. Informacja o przyznaniu dla Dolny Śląsk 1 600 milionów euro została już zweryfikowana. My bardzo intensywnie pracowaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Przygotowaliśmy 41 projektów z całego Dolnego Śląska, żeby pokazać, że przyjęty wskaźnik nie jest najszczęśliwszy i że tutaj na Dolnym Śląsku dobrze wydajemy te pieniądze. Urząd Marszałkowski ostro po tych informacjach zabrał się do pracy, przyczyniając się znacząco do tego, że minister rozwoju regionalnego dołożyła Dolnemu Śląskowi 370 milionów euro. W tej chwili na Dolny Śląsk mamy 2 miliardy 7 milionów, to był ten nasz plan minimum, który osiągnęliśmy, ale będziemy również z innych szuflad chcieli pozyskać środki jeszcze na Dolny Śląsk, choćby wprost dla aglomeracji wałbrzyskiej, o co starają się tutaj wszyscy liderzy z prezydentem Szalemajem na czele. Teraz kolejna mrówcza praca i lobby naszych przedstawicieli w Urzędzie Marszałkowskim o to, by pieniędzy tych ściągnąć jak najwięcej do naszego regionu. Na pewno bardzo jest ważna aktywność, w ogóle pomysły i to jest jakby gwarancja tego, co tu się dzieje w aglomeracji wałbrzyskiej i rzeczywiście został wyzwolony taki duch na tak do przodu, żeby to realizować. Natomiast rzeczywiście trzeba pilnować interesów i chcę powiedzieć, że każdego dnia na zarządzie, kiedy stawiana jest sprawa Wałbrzycha, to niekiedy słyszę od kolegów znowu Wałbrzych, więc to i próba jest czasami, żeby przynajmniej zmniejszyć środki, a czasami przesunąć to na nie wiadomo kiedy. Więc na pewno trzeba tam trzymać swoją
rękę i nigdy nie myślałem, że od kuchni, że pilnowanie tych spraw wałbrzyskich tak naprawdę może się odbywać dopiero w łonie zarządu, a nie na sali sejmikowej. To jest prawda i to jest dla nas nauczka. Przy wszelkich innych koalicjach w przyszłości, bez względu na szyldy polityczne, geograficznie powinniśmy zawsze tutaj kierować się w stronę takiego kandydata. Wydawać by się mogło, że podział finansów na Dolnym Śląsku na poszczególne miejscowości przebiega prosto i bez problemów. Jednak jak pokazuje rzeczywistość, jest to długi i żmudny proces. Złotymi oraz srebrnymi odznakami zasłużonych działaczy uhonorowano członków i przyjaciół wałbrzyskiego oraz szczawieńskiego oddziału Federacji Konsumentów. Organizacja, która sprawuje pieczę nad ochroną praw klientów, działa w Polsce już od 30 lat. Jubileuszowe zebranie członków Federacji Konsumentów miało miejsce w wałbrzyskim ratuszu. Była to okazja na podsumowanie działalności lokalnego oddziału stowarzyszenia oraz podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w budowanie świadomości klientów. Federacja zajmuje się ochroną praw konsumentów, pełniąc rolę doradczą w sprawach kredytowych oraz podczas podpisywania umów na usługi. Przede wszystkim to jest porada, gdzie iść, do kogo, jakiej instytucji, w jaki sposób postąpić, napisać podanie komuś, kto nie potrafi, zrobić interwencję, przypilnować tego, a i czasami, prawda, pozew do sądu, nawet czasem po prostu, jeżeli ktoś poprosi, to rozliczymy PIT. W ramach obchodów 30-lecia działalności organizacji konsumenckiej w Polsce uhonorowano również osoby, które angażują się w misję lokalnego oddziału. Złotymi odznakami zasłużonych obdarowano m.in. Małgorzatę Szulc, dyrektora Szczawieńskiej Biblioteki, byłego burmistrza uzdrowiska Emila Barcińskiego oraz obecnego włodarza Szczawnazdroju Tadeusza Wlaźlaka. Złote i srebrne odznaki za długoletnią działalność przypięto również członkom Federacji Konsumentów. Obchody uświęciły także Światowy Dzień Konsumenta, który przypada na 15 marca. Po poradę i pomoc do lokalnego oddziału stowarzyszenia można udać się do nowej siedziby przy ulicy Limanowskiego 11. Federacja Konsumentów działa również w Bibliotece Miejskiej w Szczawnie-Zdroju. W wałbrzyskich autobusach miejskich można korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu poprzez usługę Wi-Fi. Już od 11 lutego w wałbrzyskich autobusach miejskich można skorzystać z Wi-Fi, które daje nam możliwość bezpłatnego dostępu do internetu. Tak więc wszyscy, którzy mają telefony, smartfony z dostępem do internetu, mogą z tego skorzystać, a także osoby, które wożą ze sobą laptopa. Także mogą bezpłatnie połączyć się z internetem w komunikacji miejskiej. Dotyczy to 20 nowych autobusów. W marcu, pod koniec marca do Wałbrzychu pojawią się kolejne 30 autobusów i będziemy pierwszym prawdopodobnie miastem w Polsce, które będzie miało kompletny nowy tabor komunikacyjny i także w tych 30 kolejnych autobusach również będzie można korzystać z internetu. Póki co możliwość taka istnieje w dość ograniczonym zasobie miejskiego przewoźnika, ponieważ zainstalowano urządzenia do bezpłatnego korzystania z internetu dotychczas jedynie w 20 nowych autobusach. Starsze modele takiej dostępności nie posiadają. Od marca bieżącego roku jednak dostęp do internetu ma być we wszystkich autobusach miejskiego przewoźnika, a to za sprawą tego, że tabor ma być według zapewnień całkowicie nowy. Wszystkich nowych autobusów będzie 50 sztuk, tyle ile jest potrzebnych do obsługi całego miasta w zakresie komunikacji miejskiej. A jakie jeszcze nowinki czekają podróżujących autobusami? Także już od kilku tygodni mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji na telefony komórkowe. Jest to aplikacja, w której można śledzić w realnym czasie przejazd autobusu, dowiedzieć się, o której dokładnie dojedzie na dany przystanek. Aplikacja jest do pobrania przez Google Plus pod nazwą MyBus. Dodatkowo jeszcze w tym roku mają się pojawić oryginalne przystanki autobusowe. Część z nich ma być wyposażona w kioski multimedialne. Ma 4 dzieci, 11 wnucząt, 25 prawnucząt i 16 praprawnucząt. Mieszkanka Wałbrzycha Stanisława Brodowska-Obrębska skończyła 102 lata. Dumna jubilatka wciąż jest samodzielna i czuje się świetnie. Planuje już kolejne 103 urodziny. Pani Stanisława urodziła się w 1911 roku. Do Wałbrzycha przyjechała ponad 30 lat temu. Ma 4 dzieci, 2 synów i 2 córki. Grono rodzinne jest jednak znacznie większe, gdyż jubilatka jest babcią, prababcią i praprababcią dla 52 osób. Jeszcze raz, nie żyje, żyje nam. Nie
rzadko kiedy zdarza się, żeby dożyć tak pięknego wieku, więc to przede wszystkim jest nasza duma, nasz autorytet, którym wszystkim się chwalimy, nie tylko wśród rodziny, ale także wśród znajomych. Także to jest, przeżyła jedną wojnę światową, drugą wojnę światową, także przeżyła, ma za sobą wielki bagaż doświadczeń i to jest dla nas autorytet i to jest dla nas właśnie coś ważnego, o co dbamy i pielęgnujemy i tak naprawdę właśnie chcemy to o tym wszystkim powiedzieć. Wydaje się, że cała rodzina długowieczność odziedziczyła w genach. Dzieci pani Stanisławy mają obecnie ponad 80 lat i cieszą się doskonałym zdrowiem. Również jubilatka nie narzeka na dolegliwości. Mieszka sama i wciąż jest bardzo zaradna. Przyjęła opiekunka, posiedziałem trochę wtedy, godzinę czy półtorej. Ale robota, gotowanie, zakupy, żniu to ja idę. Sama sobie ugotuję, szykuję, co potrzeba to jest. Na imprezę urodzinową, która miała miejsce w hotelu Maria, zostali zaproszeni nie tylko członkowie rodziny. Nie wszystkim udało się zresztą dojechać, gdyż są porozrzucani po całym świecie. Życzenia jubilatce złożyli również członkowie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz prezydent Wałbrzycha. My również dokładamy się do tych ciepłych słów i trzymamy kciuki za kolejne 100 lat w zdrowiu. Wałbrzyscy urzędnicy odnaleźli w archiwach magistratu pierwszą powojenną kronikę miasta. Księga zawierająca zapis najważniejszych wydarzeń tamtych lat i zbiór unikatowych fotografii trafi prawdopodobnie do Wałbrzyskiego Muzeum. O początkach polskości w Wałbrzychu zaraz po II wojnie światowej świadczy już sama okładka, która ma wygrawerowaną swastykę hitlerowskich Niemiec, którą pierwszy kronikarz starał się zakleić. Pierwszy wpis w kronice dotyczy aktu przekazania zarządu nad miastem władzom polskim oraz nadania miastu nazwy Wałbrzych. Kronikę odnaleziono w miejskim archiwum, tutaj na Placu Magistrackim 1. Obejmuje ona lata 1945-1948. Zawiera opis najważniejszych wydarzeń w powojennym Wałbrzychu, czyli objęcia władzy przez pełnomocnika rządu Rzeczpospolitej Polskiej na miasto Wałbrzych, pana Goniusza Szewczyka. Zawiera również opis najważniejszych wydarzeń i świąt obchodzonych w mieście w tamtym okresie, czyli otwarcie biblioteki, otwarcie pierwszej szkoły polskiej. Zawiera również pierwsze zarządzenie Eugeniusza Szewczyka. Wiele lat kroniki były zapomniane i nikt nie pamiętał o ich istnieniu. Najcenniejszą jest kronika z lat 40. XX wieku. Jednak kroniki, które odnaleziono, sięgają również lat 50., 60. i 70. Te kroniki też zostały ostatnio odkryte. One już zawierają lata 60. i 80., czyli nie mają aż tak wartości historycznej jak ta z 45. roku. Jedną z największych atrakcji w kronikach są fotografie, które przedstawiają często miejsca już nieistniejące, takie jak basen w dzielnicy Nowe Miasto. Taką wyjątkową wartością tej kroniki są również fotografie, w którą ona jest opatrzona. Fotografie z Wałbrzycha właśnie z lat 45-48. Zarówno treść kroniki, jak i fotografie najprawdopodobniej zostaną udostępnione mieszkańcom Wałbrzycha. Zanim tak jednak będzie, kroniki muszą być przekazane Wałbrzyskiemu Muzeum. Tę kronikę planujemy przekazać do Muzeum Miejskiego w Wałbrzychu, tak by tam pracownicy mogli określić jej walory historyczne, a także zastanowimy się, w jaki sposób też udostępnić ją dla mieszkańców Wałbrzycha, tak by mogli poznać tutaj historię miasta. Pewnie nie do końca dla wszystkich tak znaną i tak odkrytą, jak tutaj można odczytać w tej kronice. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.